To jest druga konferencja organizowana przez nas. Wynika to z tego, że jesteśmy spółdzielnią, a zasady spółdzielcze, które obowiązują każdą spółdzielnię, mówią o potrzebie edukacji, szkolenia i informowania. Informujemy społeczeństwo o tym, co robimy, szkolimy naszych pracowników i członków i edukujemy, jak korzystać właściwie z bankowości współczesnej. To jest nasz główny cel. Temu służy konferencja, żeby zobaczyli, że jest pewna różnica między bankiem komercyjnym a bankiem spółdzielczym. Nie różnica technologiczna, bo technologie są te same, natomiast w podejściu do klienta, to znaczy przede wszystkim każdy nasz produkt jest przygotowany pod klienta. Jesteśmy małymi bankami, w związku z tym możemy przygotować ofertę indywidualną. Tu nie ma czegoś takiego, że przygotowana do pewnej grupy osób. Tu możemy podchodzić indywidualnie i w myśl takiej pewnej zasady spółdzielczej, że dbamy o wspólne dobro i dbamy o osobę. Dbamy o osobę, to znaczy dla nas pierwsze to jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów, a działając w lokalnym środowisku, no jest to bardzo istotne. Nasz bank, Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, ma 106 lat działalności, ciągłej działalności. Ten bank nieprzerwanie prowadzi działalność od 106 lat, tkwiąc w tym środowisku. W związku z tym jego działalność musi być rzeczywiście zupełnie inna, aniżeli banku, który przychodzi na jakiś czas na określony rynek. Mamy w Polsce taką sytuację, że banki wchodzą, zamykają działalność i odchodzą. No my tkwimy 106 lat w tym środowisku. W związku z tym robimy wszystko dla naszego środowiska. Jest prawdą, że banki spółdzielcze, pomimo tej historycznej działalności, bo to działają już ponad 150 lat, nieprzerwanie, że nie są nowoczesnymi bankami. Dzisiaj banki spółdzielcze są bankami kompleksowo obsługującymi klientów, starającymi się, aby wszystkie produkty trafiały potrzebne dla klientów banków spółdzielczych. A że również nowoczesność jest elementem bardzo istotnym w działalności i rozwoju banków, świadczą nowe produkty, między innymi biometria. Wyposażyliśmy wszystkie 30 bankomatów w biometrię. Jest to duże udogodnienie. Nie trzeba karty z sobą bankomatowej nosić. Wystarczy paluszek. Również jest sprawa ewentualnych jakichś podrobienia, kart i tak dalej. Wtedy odpada, bo nie da się paluszka podrobić, bowiem, proszę Państwa, w zasadzie nie zdarzył się jeszcze przypadek jakichś fraudów w przypadku biometrii. To szkoda tylko, że ten system nie wszedł, po prostu nie został zastosowany w całej sieci banków spółdzielczych w Polsce. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Wykorzystamy, jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, jesteśmy prekursorem. Bank Spółdzielczy w Kielcach należy do banków bardzo szeroko wspomagających lokalne inicjatywy. Polska Bankowość Spółdzielcza ma ponad 150 lat tradycji i jest prawdziwie polska. Jeden z moich przyjaciół, znany bankier spółdzielczy z Europy, mówi: Jarek, bankowość spółdzielcza ma jeden atut. Jest nie do sprzedania. Zawsze zostanie krajowa. Austriacka, niemiecka, fińska czy polska. I to jest ogromny atut. Oczywiście jesteśmy w globalnym świecie. Ja sam podróżuję między Pekinem, Poznaniem, Warszawą, Radomiem, a Londynem, bo tego wymaga biznes. Ale jednocześnie, jak to mówią Chińczycy, pijąc wodę, pamiętaj o źródle. Więc wydaje mi się, że w wielu obszarach, szczególnie dla małych i średnich firm, części klientów indywidualnych, ale także różnych sektorów, typu rolnictwo, ogrodnictwo, przetwórstwo, rolno-spożywcze, z których Polska słynie i słynąć będzie, bo życzymy sobie, żebyśmy byli nową Silicon Valley, ale tak naprawdę będziemy robić dobre jabłka, a także soki i przetwory, oczywiście również nowe technologie. A zatem my jako bankowość spółdzielcza w Polsce mamy ogromną szansę. Nasi koledzy z bardziej rozwiniętych czy dłużej rozwijających się krajów w Europie, takich jak Finlandia, Niemcy, Francja czy chociażby Austria,
są zwykle na pierwszym, drugim, a najdalej na trzecim miejscu w kraju. Mówię o skonsolidowanych aktywach grup bankowych. W Polsce te ostatnie 20-25 lat to był błyskotliwy, niesamowity rozwój banków komercyjnych. Nazwijmy je tak. W dużej części finansowanych przez transfery zagraniczne. Kapitał płynął z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z Ameryki. Polskie banki spółdzielcze także się rozwijały, ale są pewne bariery. Spółdzielczość, udziały spółdzielców, kapitały, zyski. To było trochę wolniej. Niemniej, jak widzimy, szansa znowu jest. W ciągu następnych 12, może 15, 18 miesięcy z Polski zniknie, zostaną oczywiście przejęte, wchłonięte, ale zniknie 4, 5, a może więcej grup bankowych międzynarodowych. Nie opłaca się, mają inną strategię, może mają też jakieś lokalne po prostu polityki. A zatem to wykreuje szansę dla polskiej spółdzielczości. Dlatego ja po prawie 15 latach pracy w różnych bankach w Polsce i za granicą postanowiłem wrócić do korzeni, bo jestem chłopakiem z Radomia, z Nowego Miasta nad Pilicą. Tu się urodziłem, tutaj się wychowywałem, studiowałem, uczyłem się. Wracam do banku spółdzielczego, bo moim zdaniem to jest naprawdę interesujący moment dla banków spółdzielczych. Jeśli wykonamy swoją pracę, pójdą za nami klienci, a instytucje państwowe będą nam pomagać, a nie przeszkadzać, to mamy ogromną szansę, żeby być w pierwszej piątce polskich banków. Bankowość spółdzielcza cały czas jest opłacalna, świadczy chociażby o tym, to jak się rozwijają banki spółdzielcze w Polsce, aczkolwiek w porównaniu do bankowości komercyjnej no nadal czegoś brakuje bankom spółdzielczym. To widać w pozycji konkurencyjnej tych banków, ponieważ banki komercyjne no w zasadzie pod każdym względem wyprzedzają banki spółdzielcze, w szczególności z punktu widzenia rentowności aktywów, rentowności kapitałów. Koszty funkcjonowania banków komercyjnych są również sporo niższe niż banków spółdzielczych. Poza tym banki spółdzielcze są silnie uzależnione od stopy procentowej, która istnieje w kraju, ponieważ większość dochodów to są dochody z tytułu odsetek. Stąd banki komercyjne no, mają istotną przewagę konkurencyjną nad bankami spółdzielczymi. Rozwijają się dlatego, że wykorzystują bardzo dobrze swoje przewagi konkurencyjne. Oczywiście banki spółdzielcze mają swoje przewagi konkurencyjne, w szczególności wynikające z faktu, że współpracują blisko z klientami, znają klientów, bardzo dobrze są w stanie ocenić wiarygodność kredytową. Poza tym no, banki spółdzielcze raczej znalazły swoje miejsce w różnych niszach rynkowych, aczkolwiek widzimy, że coraz silniej również wchodzą na te segmenty, czy w te segmenty rynku, które do tej pory były zagwarantowane, były domeną banków komercyjnych. Na przykład bankowość hipoteczna, kredyty hipoteczne, na przykład kredyty dla przedsiębiorstw. Również banki spółdzielcze angażują się istotnie na rynku finansowym. To jest dość nowa forma działania. Również z firmami ubezpieczeniowymi próbują sprzedawać wspólnie swoje produkty, czyli realizują tak zwaną strategię bank insurance. Dlatego w moim przekonaniu banki spółdzielcze mają przed sobą perspektywy dalszego rozwoju, aczkolwiek trudno mówić, żeby istotnie mogły jak na razie konkurować z bankami komercyjnymi. Banki spółdzielcze to jest kilkanaście procent, taki jest na przykład udział banków spółdzielczych w aktywach sektora bankowego. To jest wskaźnik poniżej 17%, czyli stosunkowo niewiele. Aczkolwiek myślę, że w miarę upływu czasu ten udział banków spółdzielczych będzie się zwiększał. Chociażby z tego względu, że banki komercyjne, niektóre banki komercyjne wycofują się z polskiego rynku. Przykładem jest Deutsche Bank, który zamierza sprzedać, prawda, swój polski oddział, dlatego że no, z różnych względów nie chce dalej funkcjonować w Polsce. Jest zdanie przedstawiciela tego banku jest takie, że no, bank po prostu nie ma już swojego miejsca tutaj, które mógłby zagospodarować. Dlatego to jest akurat możliwość, aby wykorzystać tą lukę przez banki spółdzielcze. Wszystko zależy od podejścia klientów, bo to klienci wybierają, w którym banku chcą mieć rachunek bankowy, z którego banku chcą korzystać i oferta którego banku jest dla nich najbardziej satysfakcjonująca. Więc w tym obszarze banki spółdzielcze mają jak najbardziej również pole do wykorzystania.
chociaż wydaje się, że mają o wiele niższe możliwości, jeżeli chodzi o działania marketingowe. Zbyt mało jest akcji, które dotyczą tejże działalności marketingowej i promującej, jak również nie ma także bardzo dużego lobby dla tego sektora bankowości spółdzielczej. I to jest ten mankament, dla którego ta bankowość spółdzielcza, chociaż jest skierowana do tych w głównej mierze osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, no to jednak w dalszym ciągu przez znaczną część społeczeństwa jest postrzegana jako ta bankowość niszowa. Niewiele osób też wie, że banki spółdzielcze podążają krok w krok za rozwiązaniami, które oferują banki komercyjne. I uważam, że bankowość spółdzielczą w Polsce należy jak najbardziej wspierać i dążyć do tego, aby faktycznie również promować taką ideę, która w Polsce już funkcjonuje od ponad 160 lat. Klienci banków, takich banków lokalnych, zwłaszcza w małych miejscowościach, są przywiązani do tego fizycznego oddziału. Owszem, korzystają także z rozwiązań innowacyjnych, korzystają z usług i transakcji bezgotówkowych, nie muszą się pojawiać w oddziałach, ale jest ten nawyk tego bezpośredniego i potrzeba tego bezpośredniego kontaktu z panią Kasią, z panem Krzysiem, którzy pracują w tych bankach i którzy doskonale ich wiedzą, znają ich od lat, wiedzą, jakie są ich potrzeby. I ta bliska relacja powoduje, że to zaufanie jest naprawdę siłą napędową, która może ten sektor rozwinąć. Bank, który działa lokalnie, w najlepszym stopniu jest w stanie sprawdzić i ma te bezpośrednie informacje, jak taka firma funkcjonuje. W małych miejscowościach jest to bardziej transparentne niż w dużych miastach, ale trzeba pamiętać też o tym, że banki spółdzielcze coraz bardziej intensywnie wchodzą do dużych miast. W następnej sesji ja będę miała wystąpienie, gdzie będę prezentowała studia przypadków w tych miastach, największych miastach wojewódzkich, jak te placówki banków spółdzielczych rozwijają się, ile tych placówek banków spółdzielczych jest i naprawdę w ostatnich latach mamy do czynienia z tym dynamicznie rozwijającym się branch bankingiem w obszarze bankowości spółdzielczej i to jest ten plus, że banki spółdzielcze faktycznie wchodzą już na ten obszar zurbanizowany i zachęcają także swoją ofertą do korzystania przez mieszkańców miast. Tak, to już było kilka lat temu, kiedy to właśnie ten bank realnie wsparł moją potrzebę finansowania podczas rozbudowy, którą zaczynaliśmy kilka lat temu. I to właśnie podczas osobistej wizyty w tym banku dostaliśmy możliwość finansowania, a co za tym idzie rozwoju i pozycji, jaką mamy aktualnie na rynku radomskim. Poza zwykłą usługą bankową, jaką od tego banku możemy dostać, to jest to coś więcej, czyli taki bliski kontakt z człowiekiem, ze społecznością naszą bliską. Ten bank czuje, że po prostu rozumie człowieka. Ja tam się czuję dobrze, wchodzę zawsze chętnie i czuję się zawsze chętnie widziany. Ja tam mam wszystko, czego aktualnie potrzebuję. Bardzo często wydaje mi się, że coś jest robione nawet pode mnie. Wobec tego czuję się w tym banku razy dwa wyjątkowo. To jest bardzo ważne. Z bankowością spółdzielczą współpracujemy od 15 lat. Początki były takie, że w zasadzie banki spółdzielcze korzystały z informacji w momencie, kiedy klient przychodził z wnioskiem kredytowym, starał się o kredyt i chciały zweryfikować jego spłacalność, wywiązywanie się z poprzednich zobowiązań. Dzisiaj wkraczamy już w nową erę. Jest to era zarządzania portfelem, aktywnej współpracy z klientem i tutaj również na tym polu banki spółdzielcze rozwijają tą współpracę, sięgają do coraz większego zakresu informacji. Banki komercyjne
komercyjne są bardzo aktywne wobec swoich klientów. Pamiętajmy o tym, że ci klienci to nie są tylko klienci banków spółdzielczych lub banków komercyjnych. W połowie ci klienci są jednocześnie klientami banków spółdzielczych i banków komercyjnych. Natomiast liczba klientów kredytowych w sektorze bankowym nie rośnie. Banki konkurują o tych samych klientów, a klienci po prostu migrują między bankami. Wygrywa ten, kto ma lepszą informację o kliencie. I właśnie temu służy współpraca z Biurem Informacji Kredytowej, bo my tych informacji dostarczamy. Pokazuje bardzo ważny element nie tylko polskiej, ale światowej, a przede wszystkim europejskiej bankowości. Myślę tu o bankowości spółdzielczej, której jestem głębokim fanem od czasów studiów na tym wydziale. Przyznaję, że jestem zafascynowany spółdzielczością w ogóle jako taką. I nie tylko w sferze finansowej, ale patrząc na gospodarkę przede wszystkim europejską i jej rozwój. Patrząc na silne gospodarki europejskie, niemiecką, austriacką, ale i holenderską, francuską, pokazuje to dorobek kilkuset lat bardzo ciężkiej pracy tych narodów właśnie z bankowością spółdzielczą, ale i w ogóle ze spółdzielcami i pokazuje siłę tych gospodarek. Wbrew pozorom, siła gospodarki, choćby niemieckiej, nie opiera się tylko i wyłącznie na największych koncernach światowych, które my znamy z racji tego, że występują praktycznie wszędzie, ale w dużej mierze siła gospodarki niemieckiej czy holenderskiej jest zbudowana właśnie w oparciu o spółdzielczość. Szkoda, że w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat była tak mocno deprecjonowana spółdzielczość. I to jest coś, co zrobiliśmy złego dla spółdzielczości w Polsce i myślę, że takie konferencje jak dzisiejsza bardzo dobrze się odbywają i one muszą przybliżać i pokazywać spółdzielczość tą, która jest tak na dobrą sprawę jednym z filarów dobrze rozwijającej się gospodarki wszędzie na świecie. I to mówię raczej w kategoriach człowieka zajmującego się czy fascynującego się bardziej ekonomią, jak człowieka, który dzisiaj występuje w roli polityka. Jestem w 100% przekonany, dlatego też moja dzisiaj tutaj obecność nie tylko jako parlamentarzysty zajmującego się finansami, ale też i człowieka, który, tak jak mówi, od zawsze bardzo mocno kibicuje wszelkiego rodzaju spółdzielczości, bo to nie tylko ta związana z finansami. To jest bank, który, powiedziałem w trakcie mojego wystąpienia, obsługuje, szanowni państwo, jedne z najistotniejszych, największych, najzamożniejszych podmiotów naszego regionu i wcale nie jest tak, że najwięksi, najbogaci, najsilniejsi pracują tylko i wyłącznie z globalnymi graczami na rynku, bo bankowość w dużej mierze jest w jakiś sposób zarezerwowana. Niestety, mówię to z pełną stanowczością, dla tych największych graczy światowych, bank spółdzielczy odnajduje się znakomicie w tym. Bank spółdzielczy w Wiedlińsku jest tym bankiem, który również bardzo mocno wprowadza tych, którzy zaczynają dopiero w biznesie i wspiera ich, budując te firmy razem z właścicielami tych firm często dziesiątki lat. Ja znam świetnie te przykłady i bardzo mocno trzymam kciuki za ten bank, bo on pokazuje, jest najlepszym tego przykładem, że sukces w Polsce po stronie spółdzielczości jest widziany. On nie jest zarysowywany dopiero, ale już jest dzisiaj konkretnie widziany. Właśnie Bank Spółdzielczy w Wiedlińsku jest tego najlepszym przykładem. W mojej pracy, kiedy spotykam się przede wszystkim z przedsiębiorcami, małymi i średnimi i widzę, jakie zaufanie mają do banku spółdzielczego, to też pokazuje kwestię podejścia banku spółdzielczego do swoich klientów, gdzie dajmy na to decyzja o kredycie inwestycyjnym w dużym banku polskim, ale także zagranicznym zapada często w Warszawie, często za granicą, a tutaj bank spółdzielczy zna swojego klienta. Widzi, że jest rzetelnym pracodawcą, że płaci rzetelnie wszystkie podatki, że już rok, dwa lata wcześniej realizował z tym bankiem jakąś inwestycję i ma do niego zaufanie i o ten kredyt jest o wiele łatwiej. I to zaufanie przedsiębiorców, klientów, nie tylko przedsiębiorców, ale organizacji pozarządowych, różnego rodzaju stowarzyszeń pokazuje, że to są bardzo prężne instytucje i należy im ufać i należy je jak najbardziej rozwijać, bo jest to element ten finansowej gospodarki bardzo potrzebny dla naszego państwa. Tak jak powiedziałem na wstępie, te decyzje zapadają gdzieś często w Warszawie, tylko i wyłącznie o wyliczenia, o Excela, a tutaj jest ten bezpośredni kontakt z klientem. To zaufanie, że znamy tego klienta, że on współpracuje od nami od kilku lat, powoduje, że o decyzje finansowe jest o wiele łatwiej. I myślę, że to jest ta wartość dodana banku spółdzielczego.
spółdzielczego, który wszyscy powinniśmy zauważyć. Ja myślę, że banki spółdzielcze bardzo dobrze się rozwijają, bo pod względem tych nowych technologii, jakie są w bankowości, niczym nie odbiegają od tych dużych komercyjnych banków, więc myślę, że tym bankom po prostu powinniśmy rozwijać się, a one same sobie świetnie poradzą. Jesteśmy mecenasem Muzeum Gombrowicza we Wsoli. Wspomagamy szkoły, wspomagamy ośrodki ochotnicze straże pożarne. Wspomagamy wszelkie inicjatywy społeczne, no dlatego, że jest to nasza misja. Misja, która jest nie mniej ważna, aniżeli ta misja ekonomiczna, czyli osiąganie maksymalnego zysku. Tu jest pełna współpraca między klientami właśnie za pośrednictwem naszego banku. A to wynika z tego, że bank niewielki może sobie pozwolić na inne działania, aniżeli bank duży. Czyli może właśnie łączyć klientów, może promować jednego klienta w lokalnym środowisku, nawet ponadlokalnym. A ponieważ działamy na terenie południowego Mazowsza, na terenie w zasadzie dwóch powiatów, powiatu radomskiego i szydłowieckiego i miasta Radom, no to możemy tutaj dużo dobrego właśnie dla rozwoju tej lokalnej przedsiębiorczości zrobić. No to jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze no, pozwala nam się rozwijać, rozwijać się technologicznie, a do tego są potrzebne pieniądze, czyli musimy zarabiać, a po drugie no, rozwój przedsiębiorczości na tym terenie no, wraca do nas w postaci dodatkowych korzyści ekonomicznych. Łączymy pewne zagadnienia, pomagamy w rozwiązywaniu pewnych zagadnień w firmach. Przykładowo no, doprowadzamy do spotkań biznesmenów pokrewnych działalności, umożliwiamy im kredytowanie między innymi ze środków unijnych. Po prostu chodzi nam o pełną współpracę, bo całym naszym błędem, jaki popełniamy w działalności gospodarczej, jest indywidualizm. Nie działamy wspólnie i dlatego staramy się my jako spółdzielcy pokazywać, że działanie wspólne przynosi więcej korzyści, aniżeli działanie indywidualne. Wiele kościołów, wiele ośrodków kultury my finansowaliśmy. Oczywiście tutaj sfinansowaliśmy remont Kościoła Mariackiego w Radomiu, katedry naszej. Sfinansowaliśmy remont Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego i szereg innych takich obiektów.